Zabawa logopedyczna z chrupką to w istocie sekwencja atrakcyjnych dla małych dzieci ćwiczeń, usprawniających mięśnie biorące udział w produkcji mowy. Jest smacznym i skutecznym treningiem mięśni twarzy, języka, żuchwy i warg. Rozwija prawidłową funkcjonalność języka. Zabawa ta składa się z trzech części: masażu, rzucia i treningu pionizacji języka. Sekwencja rozpoczyna masaż języka. Dziecko otwiera szeroko buzię i wykłada język daleko na brodę. Już teraz pracują mięsień, okrężny warg, mięśnie twarzy i języka. Następnie kukurydzianą chrupką rysuje na języku kółka, kreski pionowe, poziome, kropki i co jeszcze przyjdzie mu do głowy. Po około minucie takiego masażu odgryza mokry kawałek chrupki i przesadnie przeżuwa go z zamkniętymi ustami, ćwicząc w ten sposób mięśnie twarzy. Logopeda proponuje naśladowanie rzucia gumy lub przeżuwania twardego kawałka jedzenia. Zadaniem etapu masażu jest pobudzenie mikrokrążenia i stymulacja mięśni do dalszych ćwiczeń. W trzecim etapie, mającym na celu tzw. pionizację języka, dziecko odrywa po kawałeczku chrupkę, mocno zgniata kciukiem i palcem wskazującym i wkleja na środku wałka dziąsłowego za górnymi zębami. Stara się utrzymać otwartą buzię i unosi język tak, aby odkleić przyklejony kawałek. Powtarza tę czynność do końca chrupki. Odrywanie i zgniatanie paluszkami kawałków chrupki to dodatkowo wzmacnianie chwytu pęsetkowego potrzebnego w nauce pisania. Zabawa trwa około pięciu minut i należy ją powtarzać systematycznie co najmniej 3 razy dziennie, najlepiej w stałych porach. W przypadku dzieci wymagających intensywniejszych ćwiczeń, zabawa ta może stanowić rozgrzewkę przed kolejnymi ćwiczeniami logopedycznymi. Ja zachęcam dzieci do sprzątania u języka w domku. Język czyści sufit, podniebienie Ściany, wnętrze policzków oraz przedpokój, przestrzeń między wargami i zębami. Na koniec język jedzie na koniku. Dziecko kląska z szeroko rozciągniętymi ustami, nieruchomą brodą, a kiedy konik się zmęczy, parska. Prowadząc tę zabawę w grupie, logopeda objaśnia i demonstruje dzieciom poszczególne ruchy tak, aby mogły wykonać je same. W terapii indywidualnej, w zależności od wieku dziecka i etapu terapii, masaż i wklejanie chrupki wykonuje dowolnie logopeda lub pacjent. Ważne jest, żeby jak każde ćwiczenie logopedyczne wykonywać je przed lustrem pod kontrolą wzroku, ponieważ zwiększa to motywację i szanse na staranne wykonywanie ruchów.